grudniu odbywała się konferencja taka klimatyczna Adapt City i tam spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych miast w Polsce. Jak mówiliśmy o tych proporcjach, jeśli chodzi o postępy w wymianie palenisk, no to rzeczywiście było duże zdziwienie, dlatego że no, ta skala, jaka została osiągnięta w Krakowie, no, jest zupełnie nieporównywalna. Od 1995 roku do teraz w Krakowie wymieniono prawie 37 tysięcy palenisk za kwotę ponad ćwierć miliarda złotych. W porównaniu do innych miast Poznania, Katowic, Łodzi, no jest to skala, można powiedzieć, bardzo duża. Patrząc przez pryzmat nawet roku 2017, w Krakowie tych palenisk, które udało się wymienić, to jest poziom 6 tysięcy. Natomiast w tych miastach, które wymieniłem, to jest między 500 a 700. Wrocław trochę lepiej, bo tam udało się wymienić około 1400 pieców. Od obecnego sezonu grzewczego rozpoczęliśmy również kontrolę jakości używanego do spalania paliwa. Jeśli chodzi o cały 2017 rok, to strażnicy miejscy w Krakowie przeprowadzili prawie 10 tysięcy kontroli. I to, co najważniejsze, to 555 takich sytuacji, w których ktoś do pieca dorzucał materiały czy śmieci, które nie powinny tam się znaleźć. W ubiegłym 2017 roku Sąd Rejonowy w Krakowie ukarał jednego z mieszkańców, który spalał płyty meblowe w piecu. Sąd wydał wyrok skazujący go na 5 tysięcy złotych grzywny i koszty sądowe w wysokości 550 zł. Nie mamy konkurencji, jeśli chodzi o wymianę pieców, o ilość wymianych pieców. Wszyscy są bardzo, bardzo, bardzo daleko za nami, ale trzeba powiedzieć też jasno, Kraków zrobi wszystko. Kraków wyeliminuje piece, załóżmy, zrobi też termomodernizację budynków. To wszystko za mało. Kraków sobie poradzi, ale to, co napłynie spoza Krakowa, znowu nas będzie dusić. Więc współpraca aglomeracji krakowskiej z sąsiednimi gminami, to liczę na to, że wtedy będzie, można powiedzieć, oddychamy czystym, świeżym powietrzem, nie tylko w Krakowie, ale w całej aglomeracji, w całej Małopolsce.